podsumowanie działalności Komendy Powiatowej za rok 2009. Oceniliśmy swoją pracę, przedstawiliśmy osiągnięcia, które zrealizowaliśmy w zasadzie w 100% jako jedna z nielicznych komend w powiecie, w województwie warszawskim, mazowieckim. Zrealizowaliśmy bez zobowiązań na rok bieżący. Duży wkład finansowy w tym wszystkim miał samorząd powiatu, który wspierał nas zarówno w zakupach, jak i w utrzymaniu sprzętu oraz utrzymaniu etatów. Naszą pracę podsumowali komendant wojewódzki, komendant główny, którzy ocenili działalność naszej komendy jako prawidłową, a należy tutaj zaznaczyć, że jesteśmy młodą komendą. W tym roku obchodzimy 10-lecie swojego istnienia i będziemy obchodzili z tego tytułu uroczystości majowe powiązane z wręczeniem sztandaru zarówno Komendzie Powiatowej, jak i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałbym w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą współpracę zarówno ze starostwem, jak i z gminami, a przede wszystkim z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, których działalność na terenie powiatu stanowi około 90%. Pozostałe wyjazdy są to udział naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Błoniu, jak i jednostek ościennych z powiatów Sochaczewa i Warszawa. Jednostka boryka się z szeregiem problemów w związku z tym, że budżet roku 2009 został znacznie okrojony, budżet roku 2010 także już jest obniżony, natomiast nie mamy pewności utrzymania ciągłości finansowej na utrzymanie komendy, jak i na realizację następnych zakupów. Mając nadzieję na dalszą współpracę poprawną między samorządami, Komendą Powiatową, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, jestem pewny nadziei, że rok 2010 nie będzie rokiem gorszym niż rok poprzedni. Wszystkim mieszkańcom powiatu życzę wszystkiego najlepszego. Gwarantuję, że mogą spać spokojnie. My strażacy ze swoim zakresie będziemy robili wszystko, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo w Waszych domach, firmach, zakładach pracy.